Zobaczmy, jak powstaje absynt. Zajmuje to wiele miesięcy, ale magia telewizji pozwoli nam skrócić ten proces do kilku minut. Partia absyntu rodzi się ze zbiornika czystej brandy. Podłącza się go wężem do destylatora. Oto gorzelnik James. Wkłada on lejek do destylatora i wsypuje do środka piołun, anyż gwiaździsty i koper włoski, które będą bazą absyntu. Absynt oznacza po grecku piołun, najważniejszy składnik trunku. Jego lecznicze właściwości znali już starożytni Egipcjanie. James dodaje do bazy wodę i zamyka destylator, a potem otwiera zawór i wpuszcza do środka parę. Gorąca para uwalnia alkohol i olejki eteryczne w formie oparów. To z nich powstaje wysokoprocentowy destylat zwany białym absyntem. Leje się on z kranu do zbiornika przed wtórnym zaprawianiem. Pora zrobić zielony absynt. W tym celu gorzelnicy ważą zioła. Melisę lekarską, chyzop, wiązówkę błotną i pokrzywy. Trafiają one do zbiornika, gdzie zalewa się je białym absyntem, by nadały mu wyjątkowy zielony kolor. Płyn zostaje odcedzony i wysłany do rozlewni. Puste butelki zdejmuje się z palet i umieszcza w obrotowym dozowniku, który unosi je i wypełnia 750 ml absyntu. Pełne butelki są korkowane i jadą do etykieciarki. To zgrabna karuzela naklejająca etykiety. Następnie wracają na pas. Pracownicy wkładają je do kartonów i paletują przed wysłaniem do nagich gwiazd rocka w całym kraju. Jedno mnie ciekawi, jak rozpoznać dobry absynt. Musi mieć bogaty smak i dobrą mętność. No tak, mętność. Ale jak to? Chodzi o zamglenie pojawiające się w kieliszku podczas mieszania z wodą. To olejki eteryczne, które wytrącają się z roztworu i tworzą załamującą światło zawiesinę.